Smocze Skwery to program, który jest realizowany w Krakowie od kilku lat, gdzie w każdej dzielnicy realizujemy duży plac zabaw, który jest połączony z różnymi innymi elementami. Mamy oczywiście ławki, mamy przestrzeń do wypoczynku, ale także siłownie, tak żeby rodzice czy dziadkowie czekający na swoje dzieci, które się bawią, mogły korzystać z tej przestrzeni. Każda dzielnica od tego roku ma swój dedykowany dla siebie Smoczy Skwer. W tym roku pojawił się 18 w dzielnicy Zwierzyniec w parku Decjusza, największy jak do tej pory Smoczy Skwer, i pracujemy nad tym, żeby ten program trochę zmodyfikować. Jako że powiedzmy, że spełniliśmy to założenie podstawowe, które było przyjęte, 18 Smoczych Skwerów w 18 dzielnicach, teraz chcielibyśmy wrócić albo do rewitalizacji tych Smoczych Skwerów, które pierwsze były robione, czyli powiększania ich, lub też do tego, żeby pojawiały nam się kolejne, bo widać po tym, jak momentalnie po otwarciu zapełniają się dziećmi i całymi rodzinami, że jest ogromna potrzeba takich dedykowanych właśnie dla całych rodzin przestrzeni wypoczynku, ale także aktywnego wypoczynku.